Chciałam się zapytać, bo słyszałam, że w tej chwili na przykład nasza pani europosłanka Spurek i pan Biedroń walczą o obrady na temat LGBT w Polsce, ale czy pan uważa, że na ten czas to są dobre tematy, czy jednak zdrowie, gospodarka, ratowanie gospodarki światowej? No jak pan uważa, jakie tematy teraz powinny zdominować Unię i obrady Parlamentu Europejskiego? Jest absolutna świadomość wśród większej części europosłów, że te tematy dotyczące zdrowia, takiej szukania wspólnej odpowiedzi, takiej synergii też we współpracy państw, bo wirus nie zna granic, tak? To jest nasze wspólne zobowiązanie. I legitymacji partyjnych też nie zna, tak, i atakuje, każdego, prawda? Każdego, tak, nie pyta, jak atakuje. I Unia Europejska przede wszystkim na tym się powinna skupić, plus wsparcie dla gospodarki, szukanie też funduszy, wszelkie możliwe rezerwy, które jeszcze są w tych funduszach niewykorzystanych ze starej perspektywy, są przeznaczane przede wszystkim na te dwa cele, czyli wsparcie ochrony zdrowia i wsparcie gospodarki, wsparcie zatrudnienia. Te środki są. Jak słyszę, że właśnie z kręgów naszych rządzących, że nie ma nowych pieniędzy, no to warto wytłumaczyć, skąd się bierze budżet Unii. No przede wszystkim ze składek państw członkowskich. Czyli my w Polsce mamy takie nastawienie, że owszem, bardzo chętnie byśmy brali, ale kiedy mowa jest o jakiejś solidarności, żeby się na coś zrzucić, to już niechętnie. No i drugim takim źródłem są podatki, nowe formy podatkowe, jak chociażby ten mechanizm, o którym wspomniałem, czyli te różnego rodzaju cła, podatki od recyklingu chociażby. I zawsze jest to jednak pewne obciążenie też dla przedsiębiorców, dlatego jak powinniśmy pamiętać, że właśnie kwestie budżetowe to również kwestie odpowiedzialności państw, takiego solidarnego podejścia. Polska w miarę rosnącego PKB będzie z czasem, no, życzmy sobie, żeby to było jak najszybciej, przestanie być biorcą budżetu, no bo jako bogate państwo, które mam nadzieję zbliży się PKB gdzieś tam do bogatszych krajów, no przestaniemy korzystać w taki sposób znaczący, ale póki możemy, korzystajmy z tych funduszy jak najbardziej. Póki co, to ważne byłoby wrócić do nowego, normalnego życia.